Kilka słów o gatunku Homo sapiens. Homo sapiens, tak ogólnie rzecz biorąc, to składa się z dwóch podstawowych różnych płci. Samca i samiczki. Oczywiście w tej chwili naukowcom udało się znaleźć podobno 27 różnych drobniejszych odmian płci, ale my się zajmiemy tylko tymi dwoma głównymi. 80%, ponad 80% Homo sapiens należy do jednej z tych dwóch płci, które różnią się między sobą nie tylko budową fizyczną, ale również różnią się potrzebami. I zupełnie różne potrzeby ma samiec, zupełnie inne potrzeby ma samiczka. I dzięki temu oni we dwoje są w stanie stworzyć niezwykły związek, udany związek, czyli taką sytuację, w którym samiec zapewnia potrzeby samiczki, a samiczka spełnia potrzeby samca. I jest to udany związek. Natomiast, żeby stworzyć taki związek, to dobrze jest wiedzieć, mieć świadomość, że te potrzeby, potrzeby są różne. To znaczy, u samiczki, występuje przede wszystkim najważniejsza potrzeba, poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. I to wszelkiego rodzaju, bo nie tylko fizycznego, czyli że ten samiec będzie bronił tę samiczkę, ale również ekonomicznego, że ten samiec zaopiekuje się tą samiczką, udostępni jej swoją jaskinię lub swoje M4 lub swój domek w górach. Ale również ta potrzeba bezpieczeństwa to jest ogromna potrzeba bezpieczeństwa emocjonalnego, I z tego, z tej potrzeby wynika, że najważniejsze dla samiczki to jest czuć się kochaną. To jest to się kochaną. To jest to, czego najbardziej pragnie 80% przedstawicielek płci pięknej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę samca, narysujmy symbolicznie samca. Narysujmy go symbolicznie. To samiec ma zupełnie inne potrzeby. On wcale nie chce, żeby go samiczka chroniła, żeby mu dawała poczucie bezpieczeństwa. On chce czegoś zupełnie innego, czego wiadomo, że nie wszyscy to wiedzą. On przede wszystkim potrzebuje podziwu. Tak, to co myśleliście, tak, drogie pani, to co myślałyście, też on tego potrzebuje, ale to jest dopiero na 7 albo na 8 miejscu i to się nazywa seks. Tu jest to, czego on potrzebuje od was dużo bardziej niż seksu. Jeżeli nie dostanie tego, co najważniejsze, to z nim się dzieje to samo, bardzo podobnie, co dzieje się z wami, jeżeli nie macie bezpieczeństwa fizycznego, emocjonalnego i ekonomicznego. Czyli jak się nie czujecie kochane, to nie ma, mowy o żadnym udanym związku. Dlatego, drogie panie, jak chcecie się dowiedzieć, to po przerwie.